Normalnie gorączka sobotniej nocy. Wyglądasz jak syrenka. Ty jesteś, mówiąc językiem Tarantino, kurwa daleko od focha dzisiaj. Ja już nie stoję. Ty się ruszasz. Co ty mówisz? To szaleństwo. No. Literatka i przychodzisz jako kuźwa ziomal. Chodzi o to, że to są fragmenty utworu literackiego, więc... Napi***la. Napi***la. Piździ. Chuj. I k***a. Jako radość. Jakie to uczucie? Ekstra. Zauważyłeś, że strasznie schudłam? Widzisz to? To, co ty straciłaś, chyba zyskał podsiadło. Zacząłem też treningi takie na spalanie i... Ale ja też, zobacz, jak ja totalnie schudłam. Widzisz to? Tak. Pierwsza sekunda już żart. Dawniej we mnie mogłoby wejść 15 ciebie, a teraz... Kasia, dosyć! Jezu, to straszne! Nie. Jezu, przepraszam, jak to zabrzmiało brzydliwie! Możemy kończyć, prawda? Show biznes to nie jest miejsce dla egoistów. Czy miałaś ochotę z kimś się zaprzyjaźnić i na przykład powiesz... O, nie z Dawidem. Nadal chcę. Ale on co? Podejmowałam szereg prób, on niechętnie. Nie. Chyba się zaczerwienił. W której minucie każdej randki czujesz, że nie ma fal? Nie wiem, co mam opowiedzieć ci. No, dopóki to nie wyjdzie, no to nie wychodzi, no. I... William Shakespeare. Nie mógłbym ciebie nie kochać jako faceta, który daje mi wiarę, że te młode pokolenia naprawdę nie to, że nas zastąpią, przekroczą. No to wiesz, to są duże słowa. Nie wiem, czy to nie jest nadzieja płonna. Kocham skromność, ale do k***a nędzy nie przesadzaj.